Witam, moje kochane koziorożce, w czytaniu romantycznym, czytaniu o miłości i nie tylko dla tych, którzy są w jakiejś relacji, ale też dla singli. Dla każdego tu coś będzie, zarówno dla tych, którzy nie wiedzą, w jakiej konfiguracji się znajdują, czy są singlami, czy może nie. Jest to czytanie ponadczasowe, czyli może rezonować kiedykolwiek, ale pewnie z większością z Was będzie rezonować w najbliższym czasie. Natomiast może to być prognoza na w odległości od miesiąca do nawet do roku. Nie ma tutaj żadnych reguł, tak naprawdę. No i zobaczmy, moi kochani. Co tam u Was słychać? Mamy energię, która mówi o tym, żebyście byli bardziej elastyczni, jeśli chodzi o myślenie w stosunku do tego, co się właśnie dzieje w tym życiu miłosnym, albo może jeśli chodzi o sposób myślenia. Tak zwane wierzenia, które macie, tak, w co wierzycie, czyli że miłość jest trudna, że ciężko kogoś znaleźć, albo że jakaś taka negatywna, wy sami będziecie umieli nazwać to najlepiej. Oczywiście zaraz będziemy patrzeć, co dokładnie to oznacza. Grzebiąc w tej energii. Zobaczmy, co jeszcze mamy. To może też oznaczać, że pojawi się w Waszym życiu lub już się pojawił ktoś, kto może niekoniecznie jest tak na pierwszy rzut oka Waszym typem. I tutaj jest właśnie też takie nawołanie. Przyjrzyj się dokładnie, albo nie, jakby nie ograniczaj się przez to, że masz jakieś tam swoje widzimisię, czy tak zwany typ. Bo może się okazać, że za tym, co widzicie teraz, kryją się piękne skarby. Okej, i mamy energię, która mówi o tym, żeby zająć się czymś, no i zobaczmy czym, właśnie zobaczmy czym, może ja zanim zacznę gadać to, aha, i jeszcze z innej talii chciałam wyciągnąć, okej, tutaj coś się tak przechyla, o, widzicie, macie energię, bądź odważny, widzicie, czyli być może, być może tutaj ta elastyczność jest wymagana właśnie w takiej kwestii, żeby może zrobić właśnie taki odważny krok, którego normalnie byście nie zrobili. No i zobaczmy, co my tu mamy. To było tak ogólnie. Jeżeli jesteście w związkach natomiast, to tutaj jest zdecydowanie nawołanie, żeby nie poddawać się, żeby pracować nad tym związkiem, żeby włożyć effort, żeby włożyć starań, bo warto, tak? I właśnie, żeby spojrzeć może na sytuację z jakiejś innej perspektywy. Tutaj też ta elastyczność mogłaby podpowiadać, bo zobaczcie, tutaj mamy jajo, czyli nowe, coś nowego, nowy rozdział, nowe życie nawet, czy no dobra, zobaczmy, bo tutaj dużo znaków zapytania. Dla tych, którzy są sami, sięgajcie po, nie zaniżajcie swoich standardów, tak? Albo właśnie nie ograniczajcie się jakby w swoich wyborach, jeżeli szukacie kogoś. Nie ograniczajcie się w stawianiu sobie jakichś tam
nie wiem, poprzeczek czy wymagań, tak? Bądźcie otwarci, ale też mierzcie wysoko, w takim sensie, że nie obniżajcie swoich standardów absolutnie, bo zobaczcie, tutaj mamy piękną energię kogoś, kto będzie chciał z wami stworzyć coś stałego, rodzinę. Tak, tutaj mamy energię rodziny i długoletność, długoletni, tak to się mówi? Boniu, przepraszam, zmęczona jestem, ale tak chciałam wam zrobić czytanie. Na długi dystans, na długoletni związek jest to zdecydowanie tutaj potencjał, tak? Tylko właśnie trzeba się otworzyć na coś. Jeżeli jesteście w związku, natomiast to również nawet jeżeli tutaj był jakiś. No coś tu się jakby wydarzyło może. I teraz tak dla każdego z was. No dobra, zobaczmy. Coś, co jakby zachwiało, powiedzmy sobie, fundamenty związku na przykład, tak? Lub właśnie tutaj może być pewnego rodzaju samosabotaż, słuchajcie, czyli jeżeli sabotujecie relacje z jakichś powodów, bo właśnie nie macie odwagi wejść głębiej, poddać się i iść na całość, tak? Jeżeli jesteście osobami, które tutaj możemy mieć do czynienia właśnie z kimś, albo wy jesteście po tej stronie, albo ta druga osoba, pamiętajcie, że możecie przekładać tę energię. Tutaj ktoś się boi zaangażować na całość, iść, tak? Na fulla. Boi się właśnie stałego związku. A jest tu potencjał. Nie bójcie się właśnie przez wy. Dobra, teraz już dokładnie wiem, co to jest za scenariusz. Nie bójcie się zaryzykować, tak? Bo tutaj jest ogromny potencjał. Także jakby musicie. Musicie przekroczyć te swoje ograniczenia, tak, które wam nakazują, żeby właśnie na przykład uciekać albo zakładać, że się nie uda. Dla tych, którzy są sami, mamy tu energię cierpliwości, bo pojawi się ktoś z gorącym serduchem i jeżeli jesteście w takim momencie oczekiwania, to mamy tutaj energię właśnie zajmij się czymś, tak, żeby nie myśleć, że jesteś w braku, że nie masz kogoś ciągle, tak? Czyli tutaj też może ta elastyczność, tam poszerzanie poglądów czy wykraczanie poza taki schemat myśleniowy. Byłoby tu właśnie skupienie się na czymś innym, zrób coś inaczej, tak? Nie wkładaj za dużo energii tam, gdzie właśnie czegoś nie ma. W sensie, że właśnie chcesz być z kimś, ale skupiasz się na tym, że nikogo nie ma dookoła. Trzeba przekierować energię. Jeżeli nie umiesz, to w ogóle nie myśl o tym i zajmij się czymś innym, zajmij się pracą, zajmij się hobby. Zrób coś dla siebie, zrobisz może. Akurat was to nie trzeba namawiać do pracy, ale właśnie zajmij się może jakimś projektem. Jeżeli wam ciężko wybić z głowy to, że nie możecie się doczekać, aż w końcu miłość zapuka do waszych drzwi, a zapuka, mamy tutaj, mówię, gorące serducho. Kogoś z pasją, może baran, może strzelec. Zobaczcie, i jak teraz sobie patrzymy na tą odwagę, o kochani, jeżeli pójdziecie odważnie za głosem serca, teraz wracamy do tych, którzy boją się zaangażować.
a mają w co, bo osoba jest wartościowa, tak? No to nie sabotujcie tego. Bądźcie odważni, bo zobaczcie, co was czeka. No to jest tak, szczęście i sukces. Szczęście i sukces w związku. Moi kochani, są dwie bardzo, bardzo mocne i dobre karty. Pomyślne i zdecydowanie są zwiastunem związku, który no, może być po pierwsze nietuzinkowy, a po drugie sukcesem, tak? I przyniesie Wam dużo szczęścia. Więc odwagi dla tych, którzy potrzebują, a dla singli cierpliwości i zobaczmy, kto tutaj się zbliża. Właśnie, zobaczmy jeszcze, spójrzmy sobie na tego króla. Król jest dobrze sytuowany i jest sam i ma bardzo dużo miłości do zaoferowania, moi kochani. Jest to ktoś, kto jest bardzo atrakcyjny. I oczywiście nie sugerujcie się tutaj płcią, że to król, bo czytam i dla kobiet, i dla mężczyzn, więc nie jest tutaj to istotne. Ale ta osoba, tak jak powiedziałam, będzie bardzo atrakcyjna, będzie bardzo ogarnięta życiowo, finansowo i ma bardzo dużo miłości Wam do dania. Mamy tutaj kartę miłości, kartę kochanków. Bardzo też ognisty tutaj może być ten romans, który ma potencjał, moi kochani, tak jak powiedziałam, ma potencjał. Dla niektórych możliwe, że też, że ktoś powraca, bo jak tasowałam kartę, to też to widziałam i tutaj mamy też energię, która mogłaby na to wskazywać. Jeżeli powraca, dla tych, dla których ktoś powraca, to jest tutaj rzeczywiście spełnieniem marzenia, to ten fakt. A natomiast uważajcie, czy dla tych, dla których ktoś powraca, czy to nie jest tylko romans. Jeżeli to jest to, czego chcecie, no to okej, ale jeżeli to jest ktoś, to bym musiała zagrzebać w to, bo jeżeli to będzie ktoś, no właśnie, taki bardzo gorący, że tak powiem, to może szybko też, jak szybko przyjdzie, tak szybko może uciec, ale pamiętajcie, niekoniecznie, nie dla wszystkich to jest informacja, tylko mówię, żebyście, jeżeli to jest ktoś, kto zrobił tak w przeszłości, prawdopodobnie może zrobić to znowu. No. No, to jest tak. To jest ktoś, kto nie chce się zaangażować, kto będzie bardzo tajemniczy, dlatego też może to być takie atrakcyjne. Także tu jest dużo scenariuszy, moi kochani, i nie wszystko będzie rezonować z każdym, wiadomo. Ale tak jak powiedziałam, każdy tu znajdzie coś dla siebie. I zobaczcie, jeżeli to jest powrót kogoś, to uważajcie, tak jak powiedziałam, bo jest to ktoś, kogo uważacie za bardzo atrakcyjną osobę, o której może nawet marzycie, ale tak jak powiedziałam, nie jest to ktoś, kto chce zbudować coś, kto chce zagrać miejsca i mało tego, może właśnie być skryty bardzo lub skryta i mieć tajemnicę, czy też nie, jakby nie być. Może to być osoba, która nie będzie wylewna. No bo nie ma zamiarów, prawda? Jakichś dużych. Natomiast na pewno dodam wam to poczucie, jakby fakt, że ta osoba powraca, da wam taki zastrzyk, że poczujecie się dobrze. Natomiast uważajcie, żebyście właśnie później nie spadli, jakby i nie poczuli się podwójnie źle.
Ale to jest dla niektórych, tak jak powiedziałam. Natomiast dla tych, dla których przychodzi ktoś nowy, albo jeżeli macie do czynienia z jakąś sytuacją romantyczną, którą boicie się wdepnąć, ze względów jakby ze swojej strony, bo macie obawy, nie umiecie właśnie zaangażować się na podstawie swoich jakichś tam przeszłych doświadczeń, czy rodzinnych, czy z dzieciństwa, czy z innych związków, nieważne, to tutaj mamy piękną energię wznoszenia, tak? Idziecie do góry, czyli jakby jest duża szansa, że nie jakby, ale jest duża szansa, że pokonacie ten strach. Na to jakby do tego Was nawołują tutaj karty, nie, może nie karty, ale na to wskazują. I kropeczka na dół. Siły wyższe Was nawołują. Karty to narzędzie, prawda, żeby przekazać wiadomości. Zobaczcie, no wisienka na torcie, moi kochani, wisienka na torcie tu jest. Więc jeżeli jesteście sami, mówię, pojawi się ktoś cierpliwości i będzie bardzo fajnie, bardzo gorąco. Z perspektywą na coś solidnego, tak? Natomiast jeżeli ktoś powraca, pamiętajcie, żeby no, jakby zbadać to, może inaczej, kierować się logiką i rozumem, tak, faktami bardziej niż chyba, że chcecie, prawda, to jest, wiecie, zależy od Was, ale mówię, jakie są energie i no, moi kochani, w każdym razie zapowiada się gorąco, co tu dużo mówić i życzę Wam oczywiście wspaniałej miłości, cudownych osób, które się będą pojawiać w Waszym życiu i wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam.